Dobra, widzimy się teraz druga część, czyli tak zwana zwykła stechiometria, czyli proszę Państwa, lajcik bez niespodzianek. Zadanie pierwsze. Ile moli miedzi potrzeba do otrzymania siedmiu moli siarczku miedzi 1? Czyli mamy miedź, wrzucamy do siarczki, żaden z nich nie jest gazów, nie ma żadnej małej dwójeczki i otrzymujemy, proszę Państwa, siarczek miedzi jeden. Siarka w siarczkach jest dwuwartościowa, miedź jest. Tutaj w tym przypadku jeden, czyli wzór wygląda następująco. Najważniejszy element w tych reakcjach to proszę Państwa, uzupełnić stechiometrię, tak żeby się wszystko zgadzało. No i teraz, ile moli miedzi potrzeba? Czyli pytają mnie o ilość miedzi w molach, tak? Do otrzymania siedmiu moli tego ustrojstwa, że tak powiem. No i teraz patrzymy, natomiast po Bożemu, ile tu moli miedzi bierze udział w reakcji. Tyle jak ile wynosi duży współczynnik, czyli normalnie 2 mole reagują i dają mi 1 mol, bo tu jest jedynka. CU2S. CU2S, tu dopiszemy miedzi i miedzi, tak? No i wyliczam sobie X z prostej proporcji. Wynosi mi, że 14 moli. Ok, zadanie drugie. Ile gramów nadtlenku wodoru musi ulec rozkładowi powstało 5 decymetrów sześciennych tlenu odmierzonego w warunkach normalnych? Nadtlenek wodoru to jest, proszę Państwa, wysokich w 3% stężeniu woda utleniona, a w 33% perhydrol. On bardzo chętnie ulega rozkładowi na wodę i tlen. Uzupełniamy sobie współczynniki reakcji. I wszystko nam działa. Ok. Ile gramów nadtlenku wodoru? Czyli pytają mnie tutaj ile gram H2O2. Zobaczcie, że bardzo ważne jest, żeby tutaj będą albo gramy, albo mole, albo ilość, ilość atomów czy też cząsteczek. E, aby powstało 5 dm tlenu. Czyli tlenu ma mi powstać 5 dm sześciennych tlenu, tak? No, i teraz układamy proporcję po Bożemu, czyli ile gram normalnie według stechiometrii bierze udział? Słuchajcie, no wodór waży 2, tlen waży 16, czyli normalnie całe H2O2 waży 34 gramy. Ale ja mam to razy 2, bo mam 2 mole. Zawsze muszę uwzględnić liczbę moli, zgadza się? I otrzymuję ile decymetrów? 1 mol, czyli 1, a 1 mol ma ile decymetrów sześciennych? 22,4 I wyliczam, ile będę miała Czyli mam 2 razy 34 Razy 5 I dzielę przez 22,4 Co daje mi 15,18 g O, tutaj mi brakło kartek Dobra, jeszcze damy radę z drugiej strony Dobra Także było ustawione. Ok, e, no to lecimy kolejne zadanie. Trzecie. Oblicz, te ostatnie tego typu, one są takie przyjemne, dosyć łatwe. Zadanie trzecie. Oblicz łączną ilość gazowych produktów, kiedy w reakcji. Nawet nam podali tutaj reakcję. Słuchajcie, całe wszystkie zadania biorę z Krzysztofa Pazdro. Ok, natomiast. Wy po całym kursie dostaniecie do wyćwiczenia wybrane przeze mnie zadania z witowskiego. Ok, mamy przepisaną reakcję i pytają nas tak, oblicz łączną ilość gazowych produktów. Słuchajcie, i to jest gazem, i to jest gazem. Czyli pytają nas o łączną ilość gazowych produktów, czyli X, no powiedzmy sobie, decymetrów sześciennych, napiszemy sobie gazów, prawda? Powiemy, że i SO2 i H2O w warunkach normalnych, czyli. No, grupę, która jeszcze jest w tej podstawie programowej po gimnazjum to nie obowiązuje, natomiast w czwartej klasie będziemy troszkę się martwić z grupą po ósmej klasie podstawowej, bo tutaj warunki normalne są zawsze wspomniane, ponieważ musimy wiedzieć, że w takich warunkach, czyli w 1013 paskali oraz w 0 stopnia Celsjusza, czyli 273 Kelviny, każdy jeden mol gazu ma objętość 22,4 dm sześciennego No, i wracamy tutaj. Więc pytałam nas o objętość gazowych produktów, jeśli w reakcji wzięło udział 3,6 razy 10 do 24 cząsteczek H2S. Tak? No okej. Okay. No to zobaczmy. Normalnie to, proszę Państwa, jest 1 mol. 1 mol ma 6%, przecinek 0,2 razy 10 do 23 cząsteczek 1 mol. Mamy ile tych moli? 2, więc tu musi być 2 razy to wyrażenie, tak? I daje mi. Zobaczcie, że ile tu mamy moli tych substratów? Ja sobie to zaznaczę. Moli gazowych produktów mamy łącznie 3. I nieważne, czy to jest SO2, czy to jest H2O. Jeżeli to i to przyjmujemy, że jest gazem, to powinno być małe g, mój błąd, tak? O! Teraz to już by było wszystko, zachodzi w formie gazowej, tak sobie zakładamy, że to jest jakby para wodna, to w tym momencie zobaczcie, że mamy łącznie trzy mole tak gazowych produktów, czyli mnożymy 3 razy 1 mol do wolnego gazu ma taką objętość, czyli x będzie się równało. Ja to sobie pozwolę zapisać, że wam pokazać jak skracać te śmieszne wykładniki, ok? Czyli mam 3,6 razy 10 do 24 razy 3 razy 22,4 decymetra sześciennego. Chyba jeszcze muszę te jednostki pisać, on będzie w decymetrach. Zobaczcie, że tutaj cząsteczki z troszeczkami się nam skrócą. Przez 2 razy 6,02 razy 10 do 23. Jak sobie z tym poradzić? Słuchajcie, zaczynam przede wszystkim od tego. Skracam. Tu mi zostaje razy 10 i normalnie wymnażam. 3,6 razy 10 razy 3 razy 22,4 i całość dzielę przez 2 i przez 6,02. Otrzymuję 200,9 dm sześciennych, czyli około 201 dm sześciennych. W takim razie widzimy się na trzeciej części, czyli kiedy przebieg jest reakcji kiedy mówimy o przebiegu reakcji po zmieszaniu substratów w stosunku nie stechiometrycznym czyli nadmiar i niedomiar